niestety rano niezbyt ciekawie. Tutaj taki kolor, bo to od tej czeremchy ja mu na razie nie dam, bo żeby tutaj mieć jakiś taki ogląd, ale to jest zwrócone jedzenie. Ziarno, wszystko zwrócone. Więc tutaj nie wiem, co to dalej będzie z gołąbeczkiem. No teraz wróciłam z pracy, nie jest źle, bo już się tu przeraziłam, że coś tu się dzieje nie tak. Gołąbeczek wczoraj zwrócił, ale może to też jak mu tego dałam tego miodu, może go zemdliło, może troszeczkę za dużo się napił, no nie wiem, no zwrócił. I tutaj, a tutaj widzę, dzisiaj już są kubki takie, w zasadzie już ok. Nie ma żadnych, nic nie zwracał na szczęście. Ja już tu go miałam brać do lekarza, robić wymaz, no ale jeszcze poczekam. No jak już skradła moje serce ta dziubulka. No, ta gołąbusia płowka. Płowa taka. Nie widać tu, żeby coś zwracał, bo ja specjalnie te ziarka tak włożyłam, żeby w razie co to było widać. Nie, tu, no to wysypał tylko groch, to na pewno tam dzióbkiem wysypał. Ale tak, no to te kubki to już ja bym już powiedziała, że są ok. Dobra, będziemy dalej obserwować gołąbka. Bardzo ładna ta lotniczka. Ja tylko przypomnę, że jest kontakt z hodowcą. Hodowca prosił, żeby przetrzymać, podkarmić. A tutaj się przestraszyłam, bo te kubki nie były takie jak trzeba, ale jest ok. Jest wszystko ok. Może ją akurat właśnie złapałam w takim odpowiedniej chwili. W odpowiedniej chwili może ją właśnie złapałam. Była zmęczona i o mały włos mogłyby tam jelitka pójść, ale jest ok.